To krótkie opowiadanie o dwóch miastach, Bielsku Białej i Enschede, które są nierozerwalnie ze mną związane i w których przyszło mi żyć. Jakimś dziwnym trafem, choć leżą w dwóch różnych krajach, to doszukałam się w nich wielu podobieństw. Przypadek czy przeznaczenie? Oba miasta związane były w przeszłości z przemysłem włókienniczym. Bielsko przez wiele lat słynęło z produkcji sukien, czyli materiałów wełnianych, a Enschede z produkcji bawełny. W obu miastach dymiły przez dziesiątki lat kominy fabryczne, a dzisiaj przemysł włókienniczy przestał w nich istnieć. Pozostały może jeszcze pojedyncze kominy fabryczne, jak ten koło przędzalni Janinka, a przecież kiedyś było ich wiele. W końcu XIX wieku, jak podają kroniki w Bielsku i w Białej, istniało około 150 fabryk włókienniczych. Dzisiaj pozostała chyba jedna. Na miejscu starych zakładów powstały i w Bielsku, i w Enschede nowe budynki, bądź część z nich została zamieniona na muzea, szkoły, dyskoteki, sklepy, apartamenty, restauracje itd. Bielsko-Biała to miejsce mego urodzenia, pracy moich rodziców, mojej młodości, trwających do dziś przyjaźni. A drugie to Enschede, miasto, w którym od 33 lat mieszkam wraz z moim mężem. Mąż mój zaczął tu pracować we wrześniu 1981 roku na tutejszym Uniwersytecie Technicznym, dzięki uzyskaniu stypendium rządu holenderskiego. Mieliśmy tu pozostać tylko jeden rok, ale stan wojenny wprowadzony 13 grudnia 1981 roku zmienił nasze losy i wtedy przekonałam się o systemie, w jakim żyłam dotychczas. Nieświadoma nadchodzących zdarzeń 9 grudnia 1981 roku, z potrzeby serca i w poczuciu obowiązku, pojechałam sama na kilka dni do Polski, aby odwiedzić moją mamę. Była całym moim światem po tragicznej śmierci mego ojca, który zginął w wieku 37 lat, ratując innych w katastrofie kolejowej pod Piotrkowem. Mamie zawdzięczam wprowadzenie w świat teatru, muzyki, możliwość kształcenia się i dobry start w życiu. Dlatego też chciałam sprawić jej niespodziankę swoim kilkudniowym przyjazdem. Mąż w tym czasie, na całe jego szczęście, pracował w Enschede. W Polsce groziło mu aresztowanie, ponieważ był aktywnym członkiem Solidarności. Moje kilka dni w kraju zamieniły się na miesiące. Posiadany paszport ważny na 5 lat, z wizą holenderską na rok, musiałam zwrócić w biurze paszportowym. Zresztą granice były zamknięte, łączność telefoniczna całkowicie przerwana. Do dzisiaj brzmią mi w uszach słowa młodego urzędnika Wydziału Paszportowego w Katowicach, który oświadczył mi, że nawet kiedy pani mąż umrze w Holandii, to i tak panią nie wypuścimy z Polski. Kiedy zdeterminowana byłam już gotowa wrócić do mojej poprzedniej pracy, gdzie uzyskałam roczny, bezpłatny urlop w związku z oficjalnym wyjazdem męża na stypendium, wtedy zwrócono mi paszport. Światu trzeba było pokazać, że stan wojenny to nic znowu takiego złego. I po ogromnych staraniach mojej mamy i pomocy profesora męża w Holandii odzyskałam go z powrotem w 1982 roku i mogłam wrócić do Enschede. Niespodziewanie, bo kontakty telefoniczne między nami nie istniały, a listy były cenzurowane i dochodziły z ogromnym opóźnieniem albo wcale. Po powrocie do Holandii chciałam się czymś zająć, bo urlop urlopem, ale dłuższe samotne siedzenie w mieszkaniu i czekanie na męża było nie w moim stylu. Najpierw więc przez jeden i jedna druga roku pracowałam jako wolontariusz na Wydziale Chemicznym tutejszego uniwersytetu. A potem, kiedy dowiedziałam się o istnieniu w Enschede Aki, postanowiłam spróbować swych sił. Głęboko w sercu zawsze chciałam studiować
historię sztuki, albo archeologię śródziemnomorską, albo coś humanistycznego. Ale będąc realistką, wiedziałam, że jako inżynier łatwiej mi będzie znaleźć pracę po studiach. Teraz, kiedy mąż mój pracował na uczelni, a ja miałam wolny czas, chciałam spróbować swych sił w czymś zupełnie innym. Zdecydowałam się studiować w AKI. Profesor Sipke Heisman, ówczesny dyrektor szkoły, zaproponował mi studiowanie od razu na drugim roku, dając do zrozumienia, iż albo go zaliczę, albo nie warto tracić czasu i pieniędzy. Jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego 1984 we wrześniu zorganizowano w Enschede pierwsze fotobiennale poświęcone amerykańskiej i holenderskiej fotografii. Inicjatorami biennale byli Marta Habermann i Ruth Hertenbuch. I to było coś nowego, interesującego w mieście, którym za wiele się wtedy nie działo. Wówczas też po raz pierwszy brałam udział w workshopie prowadzonym przez Paula Hoefa, znanego holenderskiego fotografa, nieżyjącego już, i jednego z uczestników pierwszego fotobiennale. Tak zaczęła się moja przygoda z fotografią. Po 4 latach w AKI i uzyskaniu dyplomu z fotografii i grafiki użytkowej od 1988 roku rozpoczęłam samodzielne działanie. W tym samym czasie oprócz biennale została założona przez czwórkę entuzjastów galeria fotograficzna przy ulicy Wallstrat, która do dziś istnieje, działa i nosi nazwę Obiektiv. Kiedy po pierwszej mojej wystawie w niej wraz z Takę Henstrą założyciele galerii zaproponowali mi współpracę z nią, zgodziłam się i do dzisiaj już 25 lat jestem z Obiektiv związana, organizując wystawy i dbając o jej szatę graficzną. W 1993 roku zostałam sama zaproszona przez organizatorów 5. Fotobiennale do uczestnictwa w nim. Było to dla mnie bardzo miłe wyróżnienie i bardzo trudny okres. Musiałam przygotować nową, choć stosunkowo krótką serię, to bardzo pracochłonną. W czasie, gdy mama moja była sparaliżowana po wylewie i przebywała w szpitalu w Bielsku, a potem w domu. Dzieląc czas pomiędzy Bielsko i Enschede, wtedy już od roku miałam holenderski paszport, udało mi się skończyć wszystko w porę i być na otwarciu biennale, a potem wrócić szybko do mamy. Niestety, jeszcze przed jego zakończeniem, mama moja zmarła. W życiu moim niestety radość często splata się ze smutkiem. Serię z 5. Biennale pokazywałam później na wielu jeszcze innych wystawach. Wszędzie przyjmowaną z dużym zainteresowaniem. 2 lata później miłośnicy fotografii w Enschede rozstali się z Biennale, ponieważ słabły możliwości finansowe i zapał organizatorów. Na zakończenie jeszcze Fundacja Fotobiennale Enschede wsparła finansowo i organizacyjnie obchody 10-lecia Galerii Obiektiv, umożliwiając jej wydanie jubileuszowego katalogu i organizację wystawy Surprise Yourself and Others z udziałem 70 krajowych i zagranicznych fotografów. Kiedy w Enschede możliwości organizacji dużej manifestacji fotograficznej skończyły się, w moim rodzinnym mieście Bielsku Białej, dzięki zapalonym entuzjastom fotografii, władzom miejskim i Ministerstwu Kultury zrodziła się idea zorganizowania czegoś, czego do tej pory nie było jeszcze w Polsce na tak dużą skalę, a mianowicie Photo Art Festiwalu, prezentującego prace i osoby artystów fotografików w kraju nad Wisłą, albo lepiej powiedziane, mieście nad Białką. Do tej pory, od 2005 roku, zorganizowano już 5 edycji
festiwalowych i trwają prace nad szóstą. A więc nie tylko upadek przemysłu włókienniczego w obu miastach, ale i fotografia stały się wspólnym dla nich mianownikiem. Działa też tam już od 22 lat Galeria Fotografii B&B, z którą to utrzymujemy kontakty i zorganizowaliśmy kilkanaście lat temu wystawę wymienną nazwaną Triangle, zapraszając do współpracy jeszcze jedną galerię we Francji, z którą sama zatknęłam się wcześniej, mając w niej wystawę. Współpraca nasza nie kończy się na B&B. Utrzymujemy jeszcze kontakty ze szczecińskim oddziałem Związku Polskich Artystów Fotografików, którego sama jestem członkiem od 1998 roku. Z fotografami ze Szczecina i tymi skupionymi wokół galerii Objektiv zorganizowaliśmy dwie wystawy wymienne, zatytułowane People of Our Planet w 2001 roku i Changes w 2008 z okazji 20-lecia istnienia naszej enschedowskiej galerii. Objektiv w ciągu tych lat prezentowaliśmy nie tylko prace fotografów holenderskich, ale również wielu znanych fotografów ze Stanów Zjednoczonych, Italii, Francji, Belgii, Czech, Niemiec, Polski itd. Fotografia pozwoliła mi też spotkać wielu interesujących ludzi i uczestniczyć samej w ciekawych festiwalach i imprezach, jak choćby Biennale Fotografii Kobiecej w Brescia czy festiwale w Arles. Poznając świat, mogłam zarazem go uwieczniać i podziwiać. Może na końcu życia zostaną po mnie tylko negatywy i nic więcej. Ale to przecież moje dzieci, więc je swoiście hołubię, choć nigdy nie mam czasu na zrobienie prawdziwego z nimi porządku. Pozostaje tylko pytanie, czy wybierając własne dobro i drogę, nie krzywdzimy naszych bliskich, w moim przypadku własnej mamy, zostawiając ich samych. No i drugie, dlaczego inni decydują o naszym losie? Kto daje im do tego prawo? Kto zwróci mi 10 lat, w których nie mogłam być fizycznie obecna dla mojej mamy?